Szafa gra. A teraz o mojej rodzince. Świat według Ludwiczka. Udział biorą January Brunow, Wojciech Paszkowski, Ewa Markowska, Józef Mika, Joanna Wizmur i inni. Bez dachu nad głową. Na środkowym zachodzie ludzie dorastają nienawidząc tornada. O, dobra. Ja nienawidziłem ćwiczeń, których celem było przygotowanie nas do tornada. Odbywały się zawsze w najbardziej nieodpowiednim czasie. Wielkie dzięki, Ludy! Hej! W końcu pokażą jego prawdziwego ojca. Przerywamy program. Czemu? Musimy pójść na południowo-zachodni róg domu. Chcę superniuchacza. Nie przerywać. Teraz pójdziemy zwiedzać dalej. To jest powód, dla którego przyszliśmy. Ćwiczenia tornado! Żałuję, że nie mamy prawdziwego tornada. Och, Ludy, wierz mi, że nie ma czego żałować. Skąd wiesz? Widziałaś jakieś? Pamiętam swoje pierwsze. Najstraszliwsza rzecz, jaką widziałam. Tuzin zwierząt przeleciał przez trzy stany. Wow, fruwające zwierzęta! Kanadyjski osioł wylądował w ptasim poidle. Ciekawe. A Tommy, co z tobą? Zakochałeś się? Tak! Lepiej nikomu nie mów, bo... Bo co? Zatłuczesz mnie łyżką? Pomożesz mi, Ludy. Co mam jej właściwie powiedzieć? No, najpierw powiedz starszemu bratu, kto jest tą szczęściarą. Bufetowa Newton? Usta. Co mam zrobić? Zatrzymać to dla siebie. Zakochać się w bufetowej. O, kuchnia! Czy dobrze słyszałam? Tommy ma dziewczynę? Chyba raczej kobietę. Jeśli ci się podoba, to śmiało jej to powiedz. Śmiało? Właśnie tak ludzie robią, gdy im się ktoś podoba. Okazują swoje uczucia. Tak jak nasz tatuś. Wasz tata jest bardziej romantyczny, niż myślicie. To listy, które pisał do mnie, gdy był na wojnie. A co pisał? Trochę w nich skarg na złe jedzenie i na strzelanie, ale głównie opisywał, jak mnie kocha. Serio? Mnie i generała Pattona. Mogę przeczytać? Oczywiście, ale odłóż je potem na miejsce. Ojciec nie wie, że je zachowałam. Nie byłby szczęśliwy, gdyby ktoś obcy je zobaczył. Dobrze, mamo. Ora, ora, ora. Piękniejsza od majora. Wkrótce nadejdzie pora uściska swego indora. Raczej gladiatora. Kuchnia. W porządku. Zrobię, co będę mógł. Dawaj, Ludy, dasz radę! Na pewno dasz radę, Ludy. Włóż w to całą swą siłę! Hej! Uwaga, wszyscy do środka. To nie są ćwiczenia, powtarzam. To nie są ćwiczenia. Pomyślałem sobie, że to jedyna okazja, żeby zobaczyć tornado. To tornado, które zniszczyło szansę na jedyny dobry kop w moim życiu. Hej, tornado! To był naprawdę dobry pomysł. Dobra, jedno dla ciebie, kilka dla ciebie, jeszcze jedno. Dobra, wszyscy bezpieczni? O, Rondel! Czy ja jestem zupa? Hej, wyzwoliłem Francję, mając tylko durszlak. Andy, myślisz, że jesteśmy bezpieczni? Uspokój się, obronię was przed tornadem. Teraz opowiem pewną historię. Posłuchajcie. Bitwa o Dunkierkę. Noc, szrapnele latają, wybuchają bomby. Mój kumpel Peterson traci nogę. Nie swoją oczywiście. Tato, co z Ludym? Nie martw się o niego. Słyszał tę historię 1000 razy. Nic mu nie jest. Po lekcjach miał grać w piłkę. Teraz zdrowy i cały siedzi w szkolnym schronie. Na pewno. To chyba nie jest już cyfrowa górka. Ooooo!
zgrupowanie! Dokąd teraz idziesz, Andy? Sprawdzę, co z samochodem. Nie martw się, jest w garażu. Nie pamiętam, żebym go tam wsadzał. Ludi, martwiliśmy się o ciebie. Jak wróciłeś do domu? Podwieźli mnie. Spoko, jest jak zostawiłem. No i chyba wszystko jest w porządku. Aha, hej, kotku, czy my ostatnio zakładaliśmy jakiś świetlik? Chłopcy, śniadanie. Nie ma czasu na żarcie, Ora. Oberwaliśmy. Trzeba wzmocnić nasz bunkier. Ludi! Gdzie jest Ludi? Kazał powiedzieć, że nie je śniadania. Nie będzie nic jadł? Nie jestem głodny. Na pewno, Ludi? Są grzaneczki. Chyba mogę, chyba mogę, chyba mogę. Uda mi się, uda mi się, uda mi się, uda mi się, uda mi się. Nic z tego. Chyba zadzwonię do szkoły. Anderson, jak przeżył wasz dom? Stracił tylko parę dachówek, ale to da się naprawić w 5 minut. Co się dzieje? Od czego się tak śmiejecie? Lepiej weźcie się jak najszybciej do roboty. Anderson, właśnie ciebie szukałem. Jestem do twoich usług. Co mogę dla ciebie zrobić? Niedługo są urodziny mojej żony i nie wiem, co jej napisać. Jak to brzmi? Moja miłość nie przeminie jak dobre żarcie w oficerskim kasynie. Nie takie złe, ale naprawdę nie wiem, co za palant to napisał. Czekaj, czekaj, może ci się przypomni. Miłość moja wyżej wzlata niż bombowce całego świata. Ona potężniejsza niż armata. Co was tak śmieszy? Posłuchaj, a zaraz zrozumiesz. Ku cudnej orze płynie przez wielkie morze wódz Andy. Ależ są tysiące Andy. To jest adresowane do Ory. No więc facet był za morzem, a tam Ora jest bardzo popularnym imieniem. Słuchaj, głąbie, wiemy, że to twoje listy. Listy? Kiedy byłem na wojnie, nie pisałem żadnych listów. Nie miałem na to czasu. Byłem zbyt zajęty obroną kraju. W dzień walczyłem z wrogiem, a w nocy spałem w błocie. Noc w noc, gdy śpię w błocie, marzę o tobie, mój kocie. O co wam chodzi, he? Dobra, dobra, dajcie mu spokój. Dzięki, niech to idzie na moje konto, he. Dobra, więc wolisz Andersona, czy... wielkiego wodza? Strajcy. Twoja matka powiedziała mi, że boisz się wyjść z pokoju, Ludi. Czy to prawda? Nie, to najgłupsza rzecz, jaką słyszałem. Po prostu mam teraz ochotę być sam. Dobrze, Ludi, spróbujmy inaczej. Podam ci rysunek, a ty po obejrzeniu go powiesz mi, co według ciebie na nim jest. Świeża, piękna szarlotka, okrutnie zniszczona przez tornado. Nowy rower, też rozwalony przez tornado. Nie wiem... Są dwie możliwości. Albo pani syn bardzo przestraszył się tornada, albo to dziwne, paranoidalne zachowanie odziedziczył. Czy coś takiego zdarzało się już w waszej rodzinie? Ależ nie. Listy! Ora! Listy! Moje listy wpadły w ręce wroga! Nie teraz, kochanie. Pani psychoterapeutka wyjaśnia, co się dzieje z Ludim. Nazywamy to agorafobią spowodowaną przez tornado. Ludi będzie wszystkiego odmawiał i siedział w swoim pokoju, prawda? Dopóki nie skonfrontuje swego strachu przed tornado, prawda? Wyniesie się stąd, kiedy będzie miał 18 lat. Na szczęście ułożyłam specjalny 11, prawda, stronicowy program, który go na pewno wyleczy. Jak on działa?
Najpierw wypiszecie mi zaraz czek na $200. Następnie proponuję dość częste sesje z waszym synem po $75 każda, a potem przepuścimy biednego Ludwiczka przez mój, prawda, symulator Tornado za niewielką dodatkową opłatą $360. Dziękuję pani bardzo, ale myślę, że spróbujemy mojego trzystopniowego programu. Pierwszy stopień pani wyjdzie, drugi stopień ja sam wyleczę Ludiego, trzeci stopień pani wyjdzie. Ten stopień już, prawda, był. Ale pani ciągle jest. Dlatego powiedziałem 2 razy. Andy, czy naprawdę wiesz, jak rozwiązać ten problem? Żartujesz? Znam psychiatrię na wylot. Studiowałem z Freudem. Mój Pluton przezywał mnie chory na głowę. Nie martw się, wyleczę Ludiego. Teraz co do tych listów. Kochanie, Kotku, Ponczusiu. Tomi, pamiętasz listy, które ci pokazałam? Jak miałbym zapomnieć? Do dziś mam jeszcze po nich mdłości. To zabawne, ale jakoś dostały się w ręce sąsiadów. Nie wiem, jak mogło się to stać. Pomyślmy, wysilam głowę. Przyszło tornado i rozwiało wszystko dookoła. Czy mógłbyś je odzyskać? Oszczędź oddech, tato. Nie rozmawiam. Ludi, czy powiedziałem ci o najważniejszej rzeczy, jakiej się nauczyłem na wojnie? Kaczka? Dużo ważniejszej niż to. Nauczyłem się, że strach to całkiem normalna rzecz. Uczył nas tego osobiście generał Patton. Generał Patton był tchórzem. No nie, jego nic nie przerażało. Był jak skała, ale uczył nas zapisywać wszystkie swoje lęki na kartce papieru. Świetnie, tato. Spróbujmy. Ja pierwszy. Pomyślmy. Tak, naprawdę boję się ciemności, boję się szpinaku, boję się węża ogrodowego, który ożywa i dusi mnie we śnie. Dobra, teraz twoja kolej. Nie wiem, co napisać. Pomogę ci, możesz zacząć od litery T. Zobaczmy, boisz się to. Toporka? Nie, Tortellini? Pracuj nad tym, mam do ciebie zaufanie. Moje lęki. Napisał Ludi Anderson. Co jest? Ej, związki zawodowe się tobą zajmą, krowo! Ukochana Oro, jesteś dla mnie tym, czym dla strumienia wielkie jezioro. Właź tu i powtórz to! Czołem, wielki wodzu! Zapomnij o świątecznym napiwku! Dobra, Ludi, dzisiejsza lekcja to wiatr, nasz przyjacielski przyjaciel. To będzie pouczające. Większość wiatrów jest niewinnych. Bryza może przepchnąć łódź przez jezioro lub ochłodzić cię w gorący dzień. To przyjemne. Chodzi o to, Ludi, że wiatr jest dobry, wiatr pracuje, jest pożyteczny, wiatr cię uratuje. Tato? Co? Wentylator. To przykład złego wiatru. Lekcja skończona. Chłopcy, obiad. Znowu masło orzechowe. Co się stało z tuńczykiem, którego cały półmisek był wczoraj? No wiesz, nasz gość był głodny. Ej, to moje! Panie Brown, przyszedłem zabrać listy mojego ojca! O, twój uśmiech jest jak słońce, oczy jak gwiazdy, żyć bez ciebie nie mogę, jak bez prawa jazdy. Och, jakie to słodkie! A ostatnia litera jest... Tornady? Co to jest tornady? Szybko! Wchodźcie! Jedyne 25 centów za obejrzenie niezwykłej, zadziwiającej, latającej krowy! Hej, co robicie? To moja krowa! Kto powiedział? To moje drzewo! Dobrze, cwaniaku, musisz to zabrać. Wiesz, co robisz? Wykorzystujesz to całkiem bezbronne stworzenie! Tak? A o co chodzi? To nieładnie. To tak, jak ja nawoływałbym. Chodźcie zobaczyć agorafoba za $1. Ej, 10% dla mnie! Jeszcze raz.
próbują mnie ratować. Wyznam ci skrycie, chcę być z tobą przez całe życie, cicho i bez rozgłosu, o, aż do utraty włosów. Ten chyba lubię najbardziej. Dobrze, Ludi. Nie chodzisz do szkoły, więc sam będę cię uczył w domu. Mam szczęście. Dwie krowy pasą się na łące. Nagle porywa je tornado i unosi daleko. Mam dla ciebie coś smacznego, panienko. Zlituj się nad nami, chora. Mamo, a co z nami? Chłopcy, przecież wiecie, że ona ma 4 żołądki. Wy macie tylko jeden i on może poczekać do kolacji. Dobra, chłopaki, dalej. Ej, żołnierzu, wyskakuj z munduru i do cywila. Pamiętasz te książki, które lubisz? Z tą wielką, dziwną myszą ścigającą zbrodnie. Masz na myśli superniuchacza? Tego psa sprawiedliwości? Tak, jest jego. Właśnie widziałem nowe wydanie w sklepie. Fajnie. Możesz wziąć jedno dla mnie? Pewnie. Ej, poczekaj chwilę. Róże usychają, a ma miłość nie. Tysiące całusków. Twój wojak ci śle. Halo, Dolly. Myślałam, że krowa miałaby ochotę na czekoladowe ciasto. Czy mogłabym podać je razem z mlekiem? Dziś na miłość pora swe święto Makiki. Romantycznie. Fantastycznie. Kochanie, nic na to nie poradzę. Piszę, co czuję i nie dbam, kto to zobaczy. Dobrze już, Grunewald, dosyć. Ja napisałem tę poezję i ty o tym wiesz. Tak jest. Już się nie wstydzę do tego przyznać. Jestem poetą, słyszycie? Andy Anderson pisze poezję i jest z tego dumny. Skąd wiadomo, że to twoje poezje? Co? To nie ten rym. Dziś na miłość pora, swe święto ma Kitty. Pora jest do ora. Nawet tego nie zauważyłem. Napisałem go dla Ory 20 lat temu i nie boję się wam powiedzieć, że to samo czuję dzisiaj. Moja słodka ora, ora, ora. Kiedy wreszcie nadejdzie pora i wojna się skończy, a nas los połączy. Ach, ora, ora, ora. O, mój wielki wodzu. Ale się kochają. Zamknij się. Co? Masz problem, kolego? Jak i ty. Utkwiłem. Przecież możesz wyjść z pokoju, kiedy tylko chcesz. Nie, nie mogę. Boję się. Czego? Tornada. Też mi coś, a kto nie? Nie chciałem tego przyznać, ale krowa miała rację. Koniec tego. Hej! Uwaga! W cedrowej górce grozi tornado. To nie są ćwiczenia. Powtarzam, to nie są ćwiczenia. Andy, chłopcy! Nadchodzi następna burza! Tato, twoja lista zadziałała. Ogromnie się cieszę, Ludwiczku. Andy, widziałeś Tomiego? Jego rower, nie ma go. Idę go szukać. Pójdę z tobą. Potrawka z indyka i pasztet z zająca. Wszystko, co gotujesz, moja gwiazdko lśniąca. Gniecione kartofle i ryż ze śmietaną. Wszystko mi smakuje, pani Newton. Kocham panią. Tomi, co robisz? Mówię pani Newton, co do niej czuję. Wszyscy ludzie tak robią, wiesz? Ale nie w czasie tornada. Chodź. Hej, czekajcie! Dezerterzy! Po tej ostatniej zawierusze sezon tornada skończył się i mieliśmy to z głowy aż do następnego roku. Miasto wyczyszczono i wszystko wróciło do normy. Przynajmniej tak się wydawało. Hej, Ludi, może byś tak pomógł? Chciałbym, tato, ale muszę się przyzwyczaić do bycia na zewnątrz. To czas bardzo dla mnie szczególny. Nie chcesz chyba, żebym znów cierpiał, prawda? Uważaj, to wąż ogrodowy udusi nas wszystkich! Dawaj to! W
porządku, Anderson. Zrobiłem kopię. Wersja polska, master film, reżyseria i dialogi Ewa Markowska, dźwięk Sebastian Kaliński, montaż Mariusz Malicki, kierownik produkcji Dorota Suskę-Bodych. Szafa gra.